Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie z Pólnicości. Dobre miejsce do nagrywania, a już w szczególności jak będę chciał opowiadać o ekologii. Dziękuję Wam za komentarze, bo pisaliście, bo się pytałem, co tutaj rośnie, co to jest to za mną. I to jest ten rzepak oczywiście, to są te pola rzepaku, które kwitły, ale z tych kwiatów zrobiły się takie i one już więcej nie mają tych żółtych kwiatów takich. No i, a ja sobie zapomniałem, nie wiem, dziś byłem zamroczony. Chodziłem tutaj, nagrywałem w dużym upale, w dużym gorącu i nie myślałem o tym, że przecież tu rosnął ten rzepak. Co się stało z rzepakiem? No tak to jest. Jak słońce przyświeci trochę za dużo na głowę. A propos tego słońca, wydaje mi się, że ono przyświeca co po niektórym. A zwłaszcza politykom w Unii Europejskiej, którzy chcą jakimś magicznym cudem sprawić, żeby nam się żyło po prostu lepiej. Żebyśmy zadbali o ekologię. Chcą wprowadzić swoje wytyczne w tak zwanym Zielonym Ładzie. I ten Zielony Ład, on ma po prostu sprawić, że my będziemy bardzo ekologiczni, że w ogóle co my. O tym będzie w dzisiejszym filmie. Serdecznie Was zapraszam. I co? I my mamy zrezygnować z samochodów spalinowych na koszt samochodów elektrycznych. My mamy tak po prostu się przesiąść z tych samochodów, którymi ludzie jeżdżą. 20-letnie auta. Średnia ilość lat, jakie są stare samochody w Polsce, to jest 16 lat. 16 lat! Jakie samochody mają Niemcy na przykład? Czy ludzie mieszkający w jakichś innych bogatych krajach? Ich stać na lepsze auta, ich stać na auta, które są nowocześniejsze? Czy one są bardziej ekologiczne? Jest duży nacisk na to właśnie, żeby producenci produkowali te samochody, żeby miały mniejszą emisję spalin. Są już jakieś tam normy ustalone, Euro 7 nawet już jest. Nasz samochód ma to Euro 6 normy. A powinien mieć tak de facto Euro 7, tylko bo nam tak ktoś powiedział na przeglądzie. Na przeglądzie? Nie wiem, a może to jak robiłem instalację gazową, to mi ktoś powiedział z panu w serwisie, że nasz samochód jeszcze z instalacją gazową, to on w ogóle jest jeszcze bardziej ekologiczny niż jest, że on powinien mieć to Euro 7. Nam tego nikt nie wbił, tego Euro 7 w dowód. Mamy dalej Euro 6. Ale jakie to ma też znaczenie? Nie wiem. Nie wiem, jakie to ma znaczenie. To nie ma jakiegoś dużego znaczenia właśnie. Czy te samochody to jest takie największe zło tak naprawdę? Zastanówmy się, czy ludzie przez to, że jeżdżą starymi samochodami, czy oni najbardziej niszczą to środowisko? To jest dobrze postawione pytanie. Jaki my mamy wpływ przez to, że jeździmy tymi autami? Samochodów jest ponad 20 parę milionów w Polsce, albo i więcej, chyba 26 milionów. I co? I czy my mamy wpływ na to, na środowisko, na to powietrze, tak de facto? Czy nie jest tak, że inne rzeczy mają też wpływ? Jak na przykład jakieś elektrownie węglowe, elektrownia w Bełchatowie, która produkuje dużo dwutlenku węgla. Ale czy to znaczy, że my musimy z tego tak nagle zrezygnować, zabijając po prostu wszystkie biznesy, zabijając gospodarkę, zabijając małe firmy, małe przedsiębiorstwa, czy też większe, które musiałyby poddać się Zielonemu Ładowi, różnym wytycznym. Ludzie, którzy będą musieli myśleć o tym, żeby ich domy spełniały jakieś normy energetyczne? Naprawdę? Nagle trzeba będzie wszystkie domy przebudować w mieszkaniach, w blokach. Będą musiały te bloki być specjalnie ocieplone, inne rzeczy być zrobione, okna powymieniane. Kto za to wszystko zapłaci? Czy ludzie mają na to pieniądze? Czy ludzi stać na to? Jak niektórzy wiążą ledwo co koniec miesiąca z następnym miesiącem? Jak się to mówi przysłowiowo, nie mają od pierwszego do pierwszego? I oni mają sobie wymienić te okna, mają zapłacić, nie wiem, administratorowi za
za ocieplenie na przykład tego budynku. I co jak oni tego nie zrobią? Bo nie mają. No mogą nie mieć. No zdarzy się. Zdarzy się, drodzy politycy. I co wtedy? Właśnie drodzy, dlatego do was mówię, bo wy tylko myślicie o pieniądzach. I o tym, co wam powie Unia Europejska, co ładny pan i pani inna, jakaś szefowa Komisji Unii Europejskiej wodę leje, czy ktoś tam jeszcze. I wy będziecie po prostu z ich narracją, z ich przekazem i będziecie realizowali to, co oni wam powiedzą, nie myśląc po prostu o tym, jak my de facto możemy faktycznie zadbać o tą ekologię, czy da się lepiej coś zrobić. Niekoniecznie robić to wszystko, co jest powiedziane przez Unię Europejską. Coś, co jest właśnie tym zielonym ładem, zakazanie tych spalinowych samochodów, te ocieplania tych budynków, rzeczy, na które nas nie stać. Nagle wcześniej namawialiście do tego, żeby robić piece gazowe. Moi rodzice zrobili piec gazowy. Dostali od Urzędu Miasta 10 tysięcy złotych na zrobienie tego pieca gazowego. I co? I te pieniądze były w takim razie zmarnowane przez Urząd Miasta? Że oni dostali te 10 koła i zrobili ten piec gazowy? Można było się zmieścić w tej kwocie, a można było dopłacić coś więcej, jak ktoś chciał lepszy, ale Urząd Miasta finansował 10 tysięcy złotych, bo to miało być ekologiczne. I teraz już nagle nie jest ekologiczne ogrzewanie gazem? Dlaczego? Bo teraz coś innego sobie wymyśliliście? Teraz ma być co innego? Bo ma się zgadzać niemiecki interes narodowy? Ten pelet, zdaje się, teraz sobie przypomniałem, bo szukałem w głowie tego słowa. No, i co? Bo oni są największym producentem tego w Europie, jak nie na świecie. No i muszą to gdzieś sprzedać. Komu sprzedać? Sprzedamy to Polakom. Ale oni wymienili piece na gazowe. No to co? Wymienią sobie na takie, co będą na pelet. Będziemy im sprzedawać. Jakieś to piękne. Z perspektywy Niemca. Ale czy z perspektywy Polaka? No już niekoniecznie. Już niekoniecznie to tak wygląda. Niekoniecznie jest tak wesoło. I teraz jest pytanie, czy my możemy de facto coś zrobić? Czy my możemy w jakiś sposób zadbać o środowisko? Ja myślę, że można by pewne rzeczy zrobić. Mamy pewien potencjał. Polska przede wszystkim jest krajem, który jest bardzo, bardzo bogaty geologicznie w różne źródła. My mamy mnóstwo gazu, gaz łupkowy. Oni mówią, że nie opłaca się wydobywać w Polsce gazu łupkowego. Tak mówią. A dlaczego tak mówią? Dlatego, ponieważ jeszcze Amerykanie nie wkroczyli tutaj do Polski, żeby się tym zająć. Jak oni się tym zajmą, to wtedy się będzie wszystko opłacało. Ale jak miałby to być polski gaz łupkowy, no to się to nie będzie opłacać. My mamy mnóstwo innych złóż mineralnych. Był taki wywiad z takim profesorem, który wypowiadał się, że Polska to jest normalnie gigantyczny kraj, jeśli chodzi o złoża mineralne. My jesteśmy tak bogatym krajem, ale nie potrafimy niczego wykorzystać. Mamy ropę naftową nawet. Mamy pokłady złota. Nikt tego nie wydobywa. Mamy jeszcze inne pierwiastki, o których nikt po prostu nie... Niech sobie będą w ziemi. Nikt nie jest zainteresowany tym, żeby to spróbować podjąć się takich działań. Żeby w to zainwestować. Żeby to było polskie i żebyśmy, jak mamy tego za dużo, to sprzedawali to innym. Moglibyśmy być drugą albo lepszą Norwegią Europy, bo mamy po prostu tyle wszystkiego. Mnóstwo. No ale nie ma komu. Nie ma komu po prostu tego wykorzystać. Nic się w Polsce nie opłaca. Ja zawsze słyszałem, że w Polsce się nic nigdy nie opłaca. Nie, nie opłaca się, ale jak przyjeżdża ktoś z kapitałem zagranicznym, nagle ta sama rzecz się opłaca. No bo to jest kapitał zagraniczny. Wtedy się opłaca. Naprawdę? Ale już jak miałoby coś być polskie, po co to robić w ogóle? Staszek, weź to. Weź przestań, co ty mi tu głowę zawracasz. Nie ma co, nie, to się nie opłaca. Nie, 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 nie!
już dostaję głupawki. Nagrywałem TikToka, takiego mocnego TikToka wcześniej. Jeszcze jestem nabuzowany. No, i tak to jest. Nie opłaca się, naprawdę? No i co z tym teraz zrobić? I jak, jeżeli elektrownie, powiedzmy, te są węglowe, są tak traktowane, że one są takie nieekologiczne, może po prostu dalej wydobywajmy ten węgiel, a nie zasypujmy i nie niszczmy szybów tych węglowych i kopalni, tylko dalej tym się zajmujmy, tylko pomyślmy może nad technologią na przykład filtrów, żeby te filtry były lepsze na przykład na tych kominach, gdzie ten dym leci, gdzie to wszystko się wydostaje z tej elektrowni. Bądźmy może tutaj bardziej ekologiczni. Myślę, że dałoby się i że są na pewno takie filtry, albo są takie firmy, które by takie filtry zrobiły i dałoby się to ograniczyć. I te elektrownie mogłyby być czyste. Elektrownie węglowe mogłyby być czyste. Czy u nas inwestycja w elektrownię atomową to jest dobra inwestycja? No coś mi się skłania tutaj powiedzieć, że raczej nie, bo już wydali kilkadziesiąt milionów złotych, a jeszcze nie wbili łopaty. Jakie to jest polskie, takie typowo polskie działanie. No, jeszcze nie wbili łopaty, już kilkadziesiąt milionów. No, wyobraźcie sobie, że to tyle już kosztowało. Tyle kosztowało, nie wiem co. Następne przekręty polityków. Przestępstwa. Nie bójmy się użyć tego słowa. To są przestępcy. To są po prostu przestępcy, którzy nami rządzą. I próbują tylko udawać, że chcą coś zrobić dobrego dla Polski. Teraz zobaczymy, co dobrego wyjdzie w najbliższych dniach. O tym mówiłem ostatnio, ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Tematem tego filmu jest właśnie ekologia. Jeżeli te filtry, to jest moja jedna propozycja, te filtry na tych kominach tych elektrowni węglowych, można by je udoskonalić, mogło to by być czystsze. Może nie w 100%, ale mogłoby to być lepsze. Dlaczego czegoś nie ulepszyć, a od razu coś niszczyć? Jesteśmy naprawdę tak bogatym krajem, który miałby z tego zrezygnować. Póki mamy ten węgiel, to go wydobywajmy. Dlaczego nie? Mamy duży potencjał też w rzekach. Politycy. I to nie chodzi mi teraz o to, co żeście zrobili i tak jak ta firma zatruła Odrę, bo była taka firma, która zatruła Odrę. Tam się wydostało z pewnej firmy coś do tej Odry. Wy tam próbowaliście nas kłamać i mówić, że jakieś glony narastały tam, że było coś się tam pozmieniało w tej rzece i tak dalej, że te ryby wszystkie tak wymarły w tej Odrze i tak dalej. Jakaś firma coś wypuściła do tej rzeki. Wy po prostu chronicie też korporacje. Oni mogą robić, co chcą, jak widać. Mogą zatruć rzekę, wybić ileś milionów ryb. No nic się nie stało przecież. Co tam? Donaldinho. Nic się nie stało. No, naprawdę? I co z tymi rzekami? Mamy dwie wspaniałe rzeki. Odra i Wisła. Można by zrobić na nich elektrownie wodne. Można by zrobić elektrownie wodne. Ekologiczne. Na dwóch pięknych rzekach. Ale trzeba chcieć. Trzeba chcieć. A wy nie chcecie. Tylko myślicie, że wiatraki, które postawicie i gdzieś tam są te wiatraki, które ja widziałem. Drodzy ekolodzy. Chcecie być tacy ekologiczni? A te wiatraki, jak to mawia Grzegorz Braun, są maszynkami do mielenia ptaków. Co chwilę jakiś ptak jak gdzieś przelatuje, bo to może być ptak, może nie wiedzieć też, nie czuć tej odległości tego śmigła. I co chwilę gdzieś jakiś ptak, widziałem jakieś duże ptaki, piękne bociany czy coś, zostały uderzone takim śmigłem i taki ptak upada na ziemię i zdycha w męczarniach. Bo jemu już nikt nie pomoże. No i co? To jest takie ekologiczne? Te wiatraki? Wy chcecie naprawdę tym nas uszczęśliwić? A jak już ktoś sobie postawi taki wiatrak na swojej działce, to istnieje takie prawo, że
jak on wyprodukuje za dużo tego prądu, to on musi go oddać. Co znaczy oddać? No oddać do elektrowni. Nie do wiary. To nie jest tak, że to nie jest takie proste, żebyśmy chcieli być ekologiczni. Oni już o to dbają, żeby po prostu zgadzał się interes korporacji. No bo przecież te firmy, które te wszystkie jakieś Enea i Energia jakaś tam, Tauron i tak dalej, no chyba już nie są polskie, tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś wydaje. Mogę się mylić. Jeszcze, nie wiem. Napiszcie, czy te firmy, co dostarczają energię, czy one są polskie? Nie chcę mi się tego teraz sprawdzać, nie chcę się rozpraszać. Czy one nie są polskie? Zawrócę. Ktoś tam idzie z psem, jakiś facet. Zawsze tu w tym miejscu zawracam, bo ktoś idzie z psem. Ja się nie obawiam psa, ale chcę mieć ciszę i spokój, jak tu chodzę i nagrywam. On nie jest cicho tam, ale chcę się tak skupić. No, więc napiszcie komentarz, czy to są polskie firmy? Bo ja już nie wiem, co jest polskie. Właściwie to mało, co jest polskie. Ciężko jest tak ten, polskie z nazwy, mogą być niektóre firmy i są. Ale czy one są polskie, no to już jest inna inszość tak zwana. I co teraz? Teraz chwila przerwy, bo chciałem sobie tutaj coś jeszcze nagrać. Takie przybitki na drugi kanał. Jak chodzę do sklepów, to powiem wam, że wszędzie jest to samo. I dostrzegam, że wszystko jest pakowane w te ordynarne plastiki. Czy to jest ekologiczne, drodzy politycy? Czy da się to zastąpić? Czy chronicie biznes firm, które produkują ten plastik? Jak to jest? No właśnie miałem twierdzić właśnie, że chronicie ich interesy. Wszystko, wyobraźcie sobie, to mięso jakieś pakowane na plastikowych tych tackach, plastikową folią, ten. Mnóstwo produktów w plastiku. Wszystko po prostu w tym plastiku. I co z tym plastikiem się później dzieje? No okej, może tutaj w Rumunii nie ma segregacji śmieci. Ten kraj jest pod tym względem naprawdę daleko do tyłu. W Polsce wymusiliście jakoś na ludziach mandatami. Chodzą Straż Miejska w Krakowie i sprawdza, co jest w tych takich koszach do segregacji albo w normalnym koszu. Czy jest wszystko dobrze posegregowane? No, dokonaliście takiego postępu. I jakkolwiek ja jestem za tą segregacją tych śmieci. Bardzo dobrze, ale właśnie czy one muszą być? Co dalej się z tym dzieje? Ja kiedyś widziałem taki samochód, który podjechał w Krakowie i tam były takie specjalne, takie jak w kształcie takiego dzwonka. Takie kosze segregacyjne na różnego rodzaju odpady. Jedno na papier, na szkło, plastik. I przyjechał taki samochód, który... One miały taki hak na końcu, te kosze. I on je po prostu podnosił takim dźwigiem. Dawał nad naczepę. W jakiś sposób je tam otwierał, nie wiem jak. Nie pamiętam. I tam się wysypywało. I wszystkie te śmieci, które ludzie posegregowali, to on wrzucał, ten kierowca wrzucał to, ten papier, te szkło, ten plastik. Jak już to było posegregowane, to nie, to on to wrzucił wszystko do jednego. Czyli ktoś to musiał segregować na nowo. Tam, gdzie to trafiło, no. Zastanawiająca praktyka, jak to działa. Ja to widziałem osobiście na oczy. Jeszcze wtedy nie było żadnego YouTube'a. Jeszcze nic nie nakręcałem. Nie miałem o tym pojęcia. Więc nie udowodnię to, ale widziałem. Widziałem, że tak było i jaki to ma też sens. I wszystko też pakowane w tych plastikach. Po pierwsze, ten plastik nie jest zdrowy. Po drugie, czy można by to czymś zastąpić? Pewnie można by to czymś zastąpić. Myślcie, mądre głowy. Nie wymyślajcie nam rzeczy, które mają sprawić i uszczęśliwić nas na siłę, że mamy wsiąść w auto elektryczne, które tak de facto nie jest ekologiczne, bo dobrze o tym wiemy i auto elektryczne produkowane jest i pierwiastki wydobywane do ich baterii są produkowane przez dzieci w Afryce. Tak, drodzy ekolodzy. I co? I czy to jest w porządku, że dzieci
w tych biednych afrykańskich krajach są do tego wykorzystywane? No wydaje mi się, że raczej nie jest to w porządku. A wam widzę, że to nie przeszkadza jakoś. Ja tam nie, elektryki, modne. Wszyscy wsiądźmy do elektryka. Zasięg 200 km. Do Polski jechałbym 5 dni. Urlop by mi się skończył, zanim bym dojechał i wrócił. Jakbym miał się gdzieś tam ładować w trasie jeszcze, zastanawiać się gdzie. Teraz podjeżdżamy na stację i się tankujemy. Kwestia tylko za ile. Niektórzy tankują się całe życie za 50, więc nie ma znaczenia dla nich cena benzyny tak de facto. Bo oni całe życie za 50 się tankują, za 50 zł, nie? No, ale to ile już tam wejdzie, to nie, no to raz mniej, raz więcej. Ostatnio mniej. No i tak to jest. I co? I te opakowania plastikowe. Wymyślcie coś, bądźcie kreatywni. Wymyślcie, w co możemy pakować żywność, a nie w plastik. Później te wszystkie takie siateczki, oni mówią, że one są biodegradalne, że one się szybko rozpuszczają, te takie w tych Auchan, Kauflandach i tak dalej, do pakowania warzyw, naprawdę. I później te reklamówki przy kasie, w Lidlu, w Biedronce, plastikowa reklamówka, są papierowe, no bo masz wybór, możesz wybrać ekologiczną, albo wybrać nieekologiczną, czyli możesz zapłacić za taką albo za taką. Masz wybór zawsze. Jak zapłacisz, to będziesz bardziej ekologiczny. To tak jak z płaceniem za CO2. Jak będziemy płacić za CO2 i są podatki za CO2, mimo że jego nie będzie wcale mniej, no ale będziemy ekologiczni, bo za niego zapłacimy. Jaka praktyka, jaka logika? Nie do wiary. Nie do wiary, jakie mądre głowy z malinowymi nosami to wymyśliły. Coś wspaniałego. Perpetuum mobile takie. No i teraz te reklamówki takie. Ja nie wiem, po pierwsze te takie do pakowania warzyw, tak jak mówię, czy one rzeczywiście są ekologiczne. Chciałbym to sprawdzić, nie wiem. Jakbym przyszedł z taką, zakopał tu w ziemi i kiedy by się to rozłożyło? Czy ona faktycznie jest taka biodegradalna? Nie wiem. Ale już te inne reklamówki, które są plastikowe, no to one są przez to ekologiczne, no bo ktoś za nie zapłaci, tak? Walczcie z tym, zmieńcie to, zmieńcie nawyki u ludzi. Jak wprowadziliście ludziom plastikowe reklamówki, to teraz zabierzcie im te plastikowe. Wprowadźcie te papierowe, albo papierowe, czy papierowa reklamówka też jest tak do końca, jak się to mówi, ekologiczna, no musi być zrobiona ten papier z drzewa, bo wy nie pomyślicie, że papier może być zrobiony z czegoś innego jak z drzewa, tak? Bo jest taka roślina, którą niektórzy palą, nie mogę wymienić jej nazwy tutaj, bo jest to tutaj niewskazane. Jest taka roślina, którą niektórzy palą, niektórzy po prostu, ona jest w Holandii na przykład modna. I z tej rośliny można by zrobić. Da się zrobić papier z tej rośliny. Da się zrobić ubrania. Różne rzeczy. Takie farmy jakby tej rośliny sadzić i z niej robić pewne rzeczy, no ale to trzeba chcieć. No. Monopol mają inni, jak widać, tak? No, także no, można by zmienić pewne rzeczy. Trzeba by chcieć. Wszystko się sprowadza do tego chcieć. Chcieć, a móc. Tak się mówi po polsku. Oni udają, że chcą i udają, że coś mogą zrobić. Robią wszystko nasi polskojęzyczni politycy po prostu tak? No, byle jak. Żeby tylko to wyglądało, że coś jest zrobione, a tak de facto nie jest. I co? I chyba już chcę skończyć ten temat tych reklamówek, ale poważnie, no, można się zastanowić, co z tym zrobić. Przede wszystkim, żeby ta żywność nie była w ten plastik pakowana. Następne rzeczy, plastikowe butelki. Tak, żeście to unowocześnili, że teraz zakrętki nie można wziąć i odkręcić, tylko ta zakrętka musi się trzymać, droga Unia Europejska, na tej butelce. W
jakim celu? Wiecie, co zrobiliście tym sposobem? Ludzie, którzy zbierali zakrętki, bo ja sam kiedyś zbierałem w Polsce, oddawali te zakrętki dla kogoś, kto mówiło się, pomożesz osobie niepełnosprawnej, jak będziesz zbierał te zakrętki. To ja chciałem pomóc. Zbierałem każdą zakrętkę. W mojej pracy poprzedniej przynosiłem te zakrętki do pracy, bo oni tam można było przynieść, wrzucało się do takiego pojemnika, oni to gdzieś komuś przekazywali. No teraz, jak wy przymocowaliście te zakrętki, to czy ludzie będą się z tym szarpać, siłować i mogą być starsi ludzie, mogą być ludzie, którzy faktycznie nie będą mieli siły czy coś. Wcześniej odkręcili tą wodę, ale teraz się mocować i szarpać zakrętką, żeby ją urwać. Jeszcze ktoś sobie zrobi krzywdę, bo będzie nożem próbował uciąć i sobie palucha przetnie. Tak, takie to jest udogodnienie. Sprawiliście tym faktem, że teraz ludzie tych zakrętek nie będą zbierać, albo będą zbierać ich mało, bo będą, nie wiem, czy ktoś sobie zorganizuje to tak, dobra, no to jest butelka, to tu mam te obcążki takie do obcinania, no to będę to obcinał. Ale takich ludzi nie będzie zbyt dużo. Po prostu pogrzebaliście szansę dla ludzi niepełnosprawnych tymi zakrętkami. To jest takie osiągnięcie Unii Europejskiej, te zakrętki, naprawdę. A nie lepiej było zrobić tak, żeby wycofać plastikowe butelki, które są niezdrowe, gdzie cząsteczki tego plastiku przedostają się do tej wody, do tych napojów. Bisfenol A, bisfenol B, o czym mówiłem. I co, nie lepiej było zrobić szklane butelki? W Niemczech ktoś opowiadał, tam były szklane butelki na wodę mineralną i można było poznać, tam była data, z którego roku ta butelka. I to parę lat temu gdzieś słyszałem. Jeszcze była z lat 70. Proszę bardzo, jak ktoś nie rozbije, to taka butelka może przetrwać nawet życie niejednego z ludzi. I ona będzie powtórnie używana. Jaka to jest dopiero ekologia? Jak to można fajnie egzystować? Po co produkować plastik, jak możemy mieć szkło? Szklane butelki, a bo to już ciężko, bo ten, bo się nie weźmie, bo już nie taka jest lekka, bo do plecaka, bo tak przyzwyczailiście ludzi. Jakby nie było tych plastikowych butelek i byłyby szklane, to ludzie by szklane używali. Były szklane butelki na mleko kiedyś. I tylko w takich mleko przynosili do domu. Pod dom. Tylko w szklanych. Nikt nie myślał o jakimś plastiku. Jakoś wtedy ludzie nie narzekali, że ciężkie. Trzeba, nie wiem, strongmana do tego, żeby podnieść tą butelkę. No nie trzeba było strongmanów. Każdy brał mleko w takiej flaszce, jaka była. No i co? Taki to był problem? Tak już przyzwyczailiście ludzi do takiego komfortu. Komfort, bo butelka musi być po prostu plastikowa, leciutka, żeby dziecko wzięło i ten... Można robić z jakiegoś szkła takiego, nie wiem, no. Ja nie jestem producentem. Wymyślcie coś, bądźcie kreatywni, znowu. Żeby było szkło może lżejsze. Myślę, że się wszystko da. Tylko trzeba znowu chcieć. To jest to, że trzeba znowu wszystko chcieć. A dosyć, że te plastikowe butelki niezdrowe, teraz tu wprowadzili kaucję na to wszystko w Rumunii. No i zbieramy po jakichś mineralnych wodach te butelki. Zbieramy po piwie jakieś puszki. No i później idziemy i 50 groszy to jakby za jedną się dostaje. Tylko, że oni doliczają to wcześniej przy kasie. Czy kaucja powoduje to, że Rumunia będzie bardziej ekologiczna? Jest dużo ludzi, którzy teraz widzę i sprzątają te butelki z koszy. Widziałem ostatnio dzieci, jaki to był smutny widok. Dzieci, które chodziły i szukały tych butelek po takich dużych koszach na śmieci. Takie nastolatki, nie wiem, czy chciały sobie dorobić, czy coś. Ale tak czy inaczej, no forma tego... Żal mi było, no bo potrzebowali jakichś pieniędzy, może coś sobie chcieli kupić i grzebali w śmietnikach. No umówmy się, że to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie dla dzieci. Tak mi się wydaje. I co? I teraz, czy jak tych butelek i tych śmieci będzie mniej w Rumunii?
jest dalej taki sam syf, jaki był. Może te butelki faktycznie już tak się nie pałętają bardzo, bo wcześniej dużo tych butelek leżało. Ale tak jak mówię, ten plastik nie jest zdrowy. Dlaczego wy nie chcecie go wymienić? Zamienić na coś lepszego. No bo jest ktoś, kto to produkuje, ja wiem, oczywiście. Tak. Pomysły na to, żeby ten... Baterie, posłuchajcie, jeszcze jedna rzecz, baterie. Ja widziałem w Polsce, chyba w jakimś takim dużym, jednym sklepie, w Castorama, że tam był taki pojemnik, tam można było przynieść te baterie, ale dlaczego wy nie organizujecie na przykład na pewne rzeczy takich jeszcze segregacyjnych koszy? Chcecie być tacy ekologiczni? Gdzie ludzie te baterie z tych zabawek, z tego wszystkiego, z tych pilotów do telewizorów? Oni to wrzucają normalnie do śmietnika. To idzie z normalnymi śmieciami. To nie jest ekologiczne, tak segregować te baterie. A nikt nie będzie szedł do jakiejś Castoramy, która ma dwie na krzyż albo nie ma żadnej w swoim miejscu zamieszkania, nie będzie tam chodził i zbierał tych baterii. Proszę bardzo, jakie tu rzeczy. Buty. Buty tu są. Wspaniałe buty. Z Nowej Huty. No i ten. I nie ma segregacji tych baterii. Nic nie wymyśliliście. Tak, żeby to było powszechnie dostępne. Że jak już są te inne pojemniki na segregację tych innych rzeczy, plastik, papier, szkło, gdzie jest coś, żeby segregować baterie. A ludzie używają. Używają. Ja mam starą baterię z GoPro, właściwie dwie, które wybuliło, tak, wybrzuszyło. Dostałem w ramach reklamacji dwie nowe baterie. Raz zareklamowałem, dostałem. Drugi raz zareklamowałem baterię, dostałem. Lepszą baterię, taka, która nie puchnie. I co? I mam te dwie stare. I tak jakoś zastanawiam się, jak ja to mam, gdzie ja je mam zostawić. Mam je wrzucić tak po prostu do śmieci, tam z łupinkami z ogórków? Z resztką pomidora? Tak? No gdzie ja to mam wyrzucić? W Polsce? W Polsce, tak jak mówię, też nie ma tak dobrze, żeby takie rzeczy, takie odpady segregować. Albo już jak ktoś będzie chciał sobie olej w samochodzie wymienić i sam, to później ma jeździć po jakichś warsztatach, że tam musi w tym warsztacie zostawić ten stary olej, czy wyrzuci go do przysłowiowego kibla. Wprowadźcie więcej jakichś innowacji, więcej jakichś rozwiązań powszechnych do tego, żebyśmy dbali faktycznie o to środowisko. A nie, butelki plastikowe. No to jest plastik, zalaliśmy was plastikiem, ale macie być ekologiczni i segregujcie. No. Naprawdę tędy droga? No coś mi się nie wydaje. Można by tak tu chodzić, mówić i jeszcze raz mówić mnóstwo rzeczy na temat tej ekologii, na temat tego, jak my moglibyśmy pewne rzeczy rozwiązać, jak do pewnych rzeczy podchodzić, jak zmieniać trochę świadomość. Tu świadomość ludzi o ekologii w Rumunii jest... Nie ma świadomości. Nie istnieje. Ludzie tu nie są świadomi tego. Oni nie wiedzą. Dlatego tu jest też tak brudno. Dlatego tu jest też tak zaśmiecone. W Polsce też zauważyłem ostatnio, jak byłem, są miejsca, gdzie są zaśmiecone. Takie miejsca, które nie są tak bardzo publiczne. Byłem na takim torowisku i tam było bardzo dużo śmieci. Z jakiegoś powodu. Także w Polsce też nie jest tak do końca. Ten jest czyściej, bo jest czyściej, ale też się zdarzają właśnie takie lokalizacje. W lasach. Ja nie zapomnę filmu Dave z Ameryki, który zrobił, gdzie chodził po lesie i tam mnóstwo zawsze. Ja też jak byłem w lesie w Świętokrzyskim. Las to jest takie miejsce, gdzie się chodzi pić alkohol w Polsce. I tam jest mnóstwo puszek z piwa, mnóstwo małpek z wódki, mnóstwo innych flaszek z wódki. I to wszędzie jest w tych polskich lasach. Ja nie wiem, jaki to jest fenomen, że ludzie chodzą... Gdzie Staszek, gdzie co? A, idziemy dzisiaj się napić czego? Gdzie idziemy? Chodź do lasu! Dobra, no to idziemy, Staszek.
No, wypili tam po dwa piwa, po trzy. A mam tu jeszcze małpkę. O, dobra. No to co z tym zrobimy? Zostaw, że tutaj w lesie, żeby stara się nie kapnęła. No, i tak zostawiają. Czy to jest świadomość ekologiczna? I później taka rozgrzana butelka na tej ściółce i słońce przyświeci i nagle zapłonie las. Zapłonie ognisko w lesie. I tak to jest. Jaki jest wasz sposób na ekologię? Ja powiedziałem trochę o tej segregacji. Powiedziałem o tych elektrowniach. Jaki mamy potencjał, co można by robić. Co zmieniać, czego nie zmieniać. Tak mnie wzięło na takie rozkminy. W tym dzisiejszym odcinku długi film. No ale taki jest. Po prostu potrzebowałem się wygadać. Jest jak jest. Tyle z mojej strony. Was zachęcam oczywiście do komentowania. Piszcie, co uważacie. Jak wy byście zadbali o ekologię? Czy macie jakieś rozwiązania? Jak będą jakieś bardzo ciekawe, zrobię część drugą. Będę wtedy omawiał te wasze propozycje. Jestem bardzo ciekaw. Ja zrobiłem ten film tak na gorąco. Jeszcze w atmosferze TikToka, którego nagrałem, który był mocny. Więc nie przygotowywałem się jakoś specjalnie, chociaż mówiłem kiedyś, że coś tam pospisuję, ale pomyślałem, a dobra, mam to gdzieś w głowie. Wszystko to nic nie spisywałem i po prostu tak na żywca nagrywałem, jak to się mówi. No i tak jest. Także tyle z mojej strony. Oprócz tego zachęcam was do subskrypcji tego kanału. Zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się w następnych filmach. Kończę, bo tu już jest taki ruch od tej ulicy, że nie do wiary. Wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim, no i miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. Żegnam się z wami, do zobaczenia, pa pa.